Halo, halo, dzień dobry. Kłaniamy się z Jabłonowa Pomorskiego. Naprzód TV ponownie nadaje. Drodzy Państwo, jesteśmy na spotkaniu 5. Ligi Grupy Pierwszej. Miejscowy Naprzód Green Pack Jabłonowo Pomorskie podejmie dzisiaj na własnym boisku zespół Rawy CEO. Raciąż, spodziewamy się ciekawego meczu. Dwa zespoły ofensywne, lubiący grać otwarty futbol, zatem myślimy, że będzie ciekawie tak samo jak na jesieni, gdyż od razu Państwu przypomnę, że obydwie drużyny spotkały się w 11. kolejce 22 października, wówczas było 3-3, bardzo ciekawy przebieg spotkania. Rawys objął wtedy szybko prowadzenie po golu Tobiasza Mocka. Później aż 3 bramki kolejne zdobyli Jabłonowianie, Dominik Lewandowski dwukrotnie, Bartek Wilkanowski jeden raz. Mało tego, jeszcze Rawys dostał czerwoną kartkę, zatem Naprzód prowadził 3-1 oraz miał przewagę zawodnika, ale ostatecznie udało się ambitnie grającym zawodnikom z Raciąża doprowadzić do remisu po bramkach Miłosza Brzezińskiego oraz Damiana Rybackiego. Damian Rybacki, super strzelba. Wiele goli tego zawodnika, od razu Państwu może powiem, już 34 bramki na koncie Damiana Rybackiego, zatem w fenomenalnej dyspozycji ten zawodnik. Drodzy Państwo, widzicie, już do rozpoczęcia spotkania zostało około 4 minut, a mamy już zawodników na murawie. My oglądaliśmy tutaj do końca z ekipą z Jabłonowa, co dzieje się w Brodnicy. Tam Elana Toruń pojechała walczyć o utrzymanie fotela lidera. Udało jej się to, mimo gry w osłabieniu wygrała. A od razu jeszcze tylko Państwu dodam, że dzisiejsze spotkanie będę współkomentował z Michałem Wróblewskim. Ja się nazywam Przemek Obijalski, witamy Państwa. I Michał, właśnie od razu pytanie do Ciebie. Wiem, że Ty oglądałeś to spotkanie w Brodnicy. Jak ono się zakończyło? Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem ekipy z Torunia 1-0. Zaraz na początku, w pierwszych kilku minutach, chyba bodajże było to w 48 minucie, czerwoną kartką został ukarany zawodnik Elany Wróblewski. I tam właśnie od tego momentu jakby w ekipę z Torunia wstąpiły świeże siły. I tak jak śledziłem, to wynik blisko 90 minuty brzmiał 5-0 dla gości. Tak więc Elana, pewny krok w kierunku awansu. A zobaczmy, jak wygląda sytuacja w tej naszej 5. lidze i, drodzy Państwo, szybciutko grafiki w 25. kolejce. Przede wszystkim to, co nas interesuje, czyli dzisiejsi bohaterowie. Rawys Raciąż remisuje z Polonią Bydgoszcz 0-0. Bardzo ciekawy, wyrównany mecz z tego, co tutaj nam opowiadali przedstawiciele Rawysa. Natomiast Naprzód Green Pack Jabłonowo-Pomorskie pojechał do Sępólna Krajeńskiego, gdzie pokonał Krajnę 1-2. Tabela prezentuje się następująco. Oczywiście już widzicie Państwo, że Polonia Bydgoszcz jeszcze z 56 punktami, chociaż już obecnie przeskoczyła Unię Wąbrzeźną, ma punktów 59, dlatego że Polonia rozegrała już dzisiaj mecz. Transmitowaliśmy go, było 6-1 dla Polonii. Wysoko pokonała Dąbrowę Chełmińską, a nasi dzisiejsi bohaterowie na miejscu czwartym. Rawys Raciąż 48 punktów oraz 34 oczka na koncie Naprzodu Green Pack Jabłonowo-Pomorskie. I teraz rozkład tej kolejki. Tak jak Państwu powiedziałem, Polonia już 6-1 pokonała Dąbrowę. Kolejne mecze trwają. Stal Grudziądz gra z Krajną Sępólnokrajeńską. BKS za chwilę rozpoczyna z Wiktorią Lisewo. Unia Wąbrzeźno ze Startem Warlubie. Promień z Sokołem. Naprzód z Rawysem ten mecz oglądamy, a jutro Olimpia Rezerwy z Wiktorią Czernikowo, ten mecz również na naszej antenie, i GLKS Dobrycz Wudzyn z Mustangiem Ostaszewo, też bardzo ciekawe spotkanie. Tu widzimy zawodników jeszcze, jak się motywują, za chwilę nam się to spotkanie rozpocznie. Te zawody poprowadzą nam panowie Sosnowski, Rogowski oraz Spychalski, a ja już przechodzę do zaprezentowania Państwu wyjściowych jedenastek obydwu zespołów. Zacznijmy od gości. Rawys rozpocznie w następującym zestawieniu. W bramce z numerem pierwszym Kacper Gibas, dalej z dwójką Prusaczyk Tomasz, czwórka Wiśniewski Mateusz, szóstka Nalewaj Piotr, siódemka Kurs Tomasz, ósemka Rybacki Damian, dziesiątka Mocek Tobiasz, trzynastka Kołodziejski Szymon, czternastka kapitan zespołu Pril Mateusz, piętnastka Podlewski Jakub, siedemnastka Kokoladze Guladi. Trenerem zespołu z Raciąża jest pan Przemysław Talarek.
naprzód Jabłonowo, który za chwilę rozpocznie na czarno dzisiaj. Rozpocznie w następującym zestawieniu. W bramce Bartek Szymański. Jeszcze tylko chwilę spoglądam. Tak, Bartek, jednak tak, Bartek Szymański. Z dwójką Makowski Bartusz, piątka Makowski Karol, ósemka Grudziński Tomasz, dziewiątka Lewandowski Dominik, trzynastka Bartek Lejc, kapitan zespołu, czternastka Szymon Hanzek, osiemnastka Jaworski Dawid, z dziewiętnastką Wilkanowski Bartek, dwudziestka Adam Rejze i 22 Golowatenko Wolodymyr. Trenerem zespołu z Jabłonowa jest pan Rafał Gałuszewski. Bardzo ważny mecz dla ekipy z Raciąża. Jeżeli myślą jeszcze, żeby zachować cień szans w wyścigu o awans do Ligi Czwartej, to w dniu dzisiejszym zdecydowanie muszą wywieźć z trudnego terenu w Jabłonowie komplet punktów. Tym bardziej, że do końca zostało nam już tylko 5 kolejek. Zgadza się. No, rozmawialiśmy tutaj z prezesem zespołu, z panem Hoffmanem, czy jeszcze chcą powalczyć, jak oceniają swoje szanse. No oczywiście mówi, że spróbują, ale no, zdają sobie z tego sprawę, że jest ciężko, że trochę tych punktów Rawys pogubił, no ale dopóki piłka w grze, dopóty wszystko możliwe. Drobne problemy techniczne. Dzisiaj nadajemy z nowego miejsca. Musieliśmy się rozstawić dzisiaj troszkę inaczej z naszymi kolegami, także chwilowe problemy, ale już mamy wszystko opanowane. Wracamy na boisko. Czyli tak jak Państwu powiedziałem, na czarno dzisiaj, naprzód, na niebiesko goście, czyli ekipa z Raciąża. Kilku nieobecnych, zarówno w jednym, jak i drugim zespole. W Jabłonowie nie ma Przemka Budki, cały czas oczywiście Łukasza Kalinowskiego, który tu koło nas siedzi. Łukasz cały czas dochodzi do zdrowia. No ale ogólnie szeroka ławka rezerwowych. 8 osób ma do dyspozycji pan Rafał Gałuszewski. Natomiast w Raciążu tylko 2 osoby na ławce rezerwowych. Rybacki. Koladze na prawo. Jest Rybacki, główkuje. No i bramka, bardzo szybko zdobyta bramka przez Damiana Rybackiego. 35. gol w tym sezonie. Już w trzeciej minucie otwiera wynik meczu Super Snajper Rawysa. Zaraz sobie spróbujemy obejrzeć powtórkę tej sytuacji. Zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. Kokoladze na prawo do niepilnowanego kolegi. No i tutaj bardzo ładnie złożył się do strzału Rybacki. Bardzo dobrze Damian to wykończył. No i mamy 1-0 dla Rawysa. No i powtarza nam się sytuacja z tego pierwszego meczu, jesiennego meczu. Tam wtedy bardzo szybko również Rawys objął prowadzenie. Przypomnę, Tobiasz Mocek już w drugiej minucie strzelił bramkę. Tutaj zaledwie kilka sekund później zrobił to Rybacki. Wtedy naprzód dał radę odrobić straty. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Tak, jakby zawodnicy z Raciąża usłyszeli to, co przed chwilką mówiłem i realizują na chwilę obecną ten plan w 100%. Jest Jaworski po prawej. Jaworski. Indywidualna akcja, ale wybił piłkę Szymon Kołodziejski, wybił piłkę poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny. No ale naprawdę Damian Rybacki, czapki z głów przed tym zawodnikiem, 35 goli, a mamy 26. kolejkę, imponująca skuteczność tego zawodnika. Piłkę w narożniku ustawia Dominik Lewandowski.
koladze do przodu, ale podniósł rękę w ramach gestu przeprosin. Nie tak to miało wyglądać. Podawał do Jakuba Podlepskiego, ale oczywiście Jakub nie miał szans, żeby dobiec do tej piłki. No niezbyt dobrze, Michał, się to wszystko dla nas rozpoczęło. No zdecydowanie, ja tam powiem Ci, Przemku, dalej wierzę w naszych chłopaków. Pokrótce tak upatruję naszych szans w bardzo krótkiej ławce rezerwowych w ekipie z Raciąża. Mam nadzieję, że długa podróż, tak jak wspominał prezes, trochę ich wymęczyła. Zobaczymy, jak kondycyjnie będzie wyglądała ekipa Rawysa. Tak, prezes sobie zażartował, mówi, nie dziwię się, panowie, że tak rzadko przyjeżdżacie do nas, do Raciąża, rzeczywiście macie kawał drogi, my się dzisiaj też ujechaliśmy tutaj, jadąc do was, do Jabłonowa, także rzeczywiście daleka podróż zawsze, jeśli chodzi o wyjazdy na mecze Rawysa. Makowski do Grudzińskiego. Grudziński do Lejsa. Makowski. Przejął piłkę, Kurs. Arbiter nie odgwizdał przewinienia. Teraz na tarciu Raciąż. Przerywa akcję Tomek Grudziński. I Hanzek. Wychodzi sam na sam. I Adaś Rejze. Oj, pomylił się tutaj Adaś Rejze. Chyba mu piłka podskoczyła na jakiejś nierówności. Jeszcze coś pokazuje koledze. Chyba był spalony jednak, tak? Tak, arbiter boczny podniósł chorągiewkę. Adam tego nie widział. Szkoda, bo można było bardzo szybko odpowiedzieć mocnym ciosem. Mamy powtórkę tej sytuacji. Tomek Grudziński uruchomił na lewej stronie Szymona Hanska. Szymon dograł do Adama Rejza. Adam nie trafił, ale no tak jak Michał wspomniałeś, i tak bramka byłaby nieuznana. Była pozycja spalona. Ładna pogoda, więc i sporo kibiców na trybunach. Przyszło około, no myślę, że na razie setki osób, może nawet trochę więcej. I teraz błąd, ale dobrze, na w porę. Na szczęście na posterunku nasz bramkarz w porę odczytał, że podanie może być za krótkie. Ale popatrzmy, bo to jest Adam Rejze. Rejze indywidualnie próbował. No ale... Ale gwizdek milczy. Tak, tak. Piłka w rękach Kacpra Gibasa. Mocek. Nie opanował piłki. Makowski. Grudziński. Ponownie Makowski. Karol Makowski. Lewandowski. Grudziński. Spokojnie. Bardzo dobry występ w meczu rundy jesiennej zaliczył właśnie Dominik Lewandowski. To na niego po cichu liczę. Pamiętam fantastycznie jedna z jego zdobytych bramek po ewidentnym błędzie bramkarza drużyny Rawysa. To właśnie wtedy Dominik ruszył. I wymusił ten błąd. No oczywiście, tak musi się rasowy napastnik zachowywać. Musi zawsze liczyć, że obrońca może popełnić błąd, że bramkarz może popełnić błąd. I na razie spokojnie z tyłu Rawys. Kołodziejski. Kokoladze. Do Kursa. Kurs na prawo. Dobrze, teraz Wowa Golowatenko nie dał dojść do piłki Damianowi, przepraszam, Rybackiego. Dominika oczywiście dzisiaj nie mamy. Rozmawiałem z prezesem, mówił, że jakieś urazy, kontuzje u właśnie Dominika, ale spodziewają się, że niedługo już powinien być do dyspozycji trenera. Kokoladze. Prusaczek. Prusaczek rozegrał bardzo dobre spotkanie na jesieni. Prusaczek. I zablokowane uderzenie. Piłka w rękach Bartka Szymańskiego. Wydawało się, że bardzo szybko będzie chciał wznowić grę, ale dostrzegł, że z przodu jest tylko Adam Rejze. I rozegranie krótkie z naszym kapitanem. Wowa Gołowatienko.
wzdłuż do Bartka Lejsa. Wilkanowski do przodu. Jest tam Hanzek. Bardzo dobrze, a jednak trochę za mocno wyszedł z bramki Kasper Gibas. Nie dał dojść do piłki Lewandowskiemu. Rybacki do Kokoladze. I czujny Bartek Szymański. Przypominamy, że transmitowaliśmy spotkanie. Ja osobiście miałem przyjemność już skomentować dzisiejszy mecz Polonii Bydgoszcz. Polonia bardzo wysoko, aż 6-1 pokonała zespół z Dąbrowy Chełmińskiej. Zatem w lekkim dołku Dąbrowa, nawet już nie w lekkim, bo 20 goli stracone w 3 meczach. No i arbiter podniósł chorągiewkę, sygnalizując głównemu sędziemu, że piłka opuściła plac gry. I oby ta niższa forma Dąbrowy utrzymała się minimum do przyszłego tygodnia, ponieważ za tydzień to właśnie my, ekipa na przodu, uda się do Dąbrowy Chełmińskiej. Makowski. Grudziński na lewo do Wilkanowskiego. Pędzi Wilkanowski, bardzo szybki zawodnik. Hanzek. Hanzek, przerzut w stronę Jaworskiego, ale niedokładnie. Wybili jednak piłkę zawodnicy z Raciąża. Będzie aut dla na przodu. Teraz z autu zagrywał Bartek Makowski. Bartek Makowski, który wystąpił w zeszłym tygodniu również w meczu rezerw. Tam nabawił się czerwonej kartki. I tutaj obawiałem się, że Bartek będzie musiał niestety w tym spotkaniu pauzować, ale po głębszym zapoznaniu się z przepisami okazało się, że zawodnik pauzuje w rozgrywkach, w których zobaczył czerwoną kartkę, a więc dzisiaj w spotkaniu klasy okręgowej Bartek pauzować nie musi. Ja spojrzałem, że Państwo narzekacie, że słabo nas było słychać, zatem podgłaszamy się trochę. Dajcie nam znać, jak nas słychać w tej chwili. Teraz wysoko wyskoczył Adam Rejze, ale piłka uderzona nad bramką zespołu z Raciąża. No przepraszamy, że z opóźnieniem przeczytaliśmy to, co Państwo na czacie piszemy, ale dzisiaj, tak jak już wspominaliśmy kilkukrotnie w innych transmisjach, okrojony skład Naprzód TV. Mamy kilka uroczystości prywatnych, rodzinnych. Koledzy świętują różne uroczystości rodzinne, dlatego w pojedynkę komentujemy dzisiejsze spotkania. Wcześniej Michał Szumotalski, sam ja w Bydgoszczy o 11:00. Również byłem sam, dlatego nie zawsze udaje nam się tutaj na czas zerkać, co Państwo piszecie, no ale z drobnym opóźnieniem już wszystko poprawiliśmy. Piszecie, że nas dobrze słychać, zatem fajnie, oglądamy dalej mecz. No każdy z nas dzisiaj ma tak jakby dwojaką funkcję, no Ty Przemku jeszcze musisz czat monitorować, tak byś trzy role naraz pełnił. Tak, ja dzisiaj obsługuję komputer, jestem realizatorem obrazu tego, co Państwo widzicie, jestem komentatorem, dźwiękowcem, a Michał jest za kamerą i ze mną współkomentuje, także we dwójkę robimy ten mecz, ale da się. Dobry teraz przerzut, Kokoladze na prawo. Podlewski. Walczy tam dzielnie Bartek Wilkanowski. I Podlewski. Górą nasz zawodnik. Tak. Kurs do tyłu, Podlewski. Wciąż Raciąż wymieni już kilkanaście podań między sobą zawodnicy Rawysa, ale na szczęście jest przerwanie akcji i rusza Jaworski. Bardzo ładne minięcie Jaworskiego. Ma tutaj po prawej Lewandowskiego, zdecydował się sam. No kibice teraz niezadowoleni, właśnie domagali się tego podania do Dominika. Teraz musimy uważać, niech Naprzód cofa, bo tutaj Mocek już... No, tym razem Mocek z kolei niedokładnie, zatem kilka niedokładnych zagrań po obydwu stronach. Rybacki. Lewandowski. Świetnie, teraz Dominik przeciął piłkę. Rejze.
Adam Rejze chciał zagrać do Lewandowskiego, ale został faulowany. Arbiter przywołuje zawodnika z numerem 14 chyba. I pokazuje, że... chyba takie coś będzie tolerował po raz ostatni. Ale nie, zawodnik kieruje się w stronę chyba swojej ławki rezerwowych. No nie wiemy, co tam się stało. Zastanawiające to wszystko. Czyżby ujrzał kartkę? My tego nie dojrzeliśmy. Ja nie dojrzałem tego. I ładnie teraz... aj, szkoda, że Karol tego nie zmieścił w siatce. Widzieliście Państwo uderzenie Lewandowskiego. Sporo problemów miał Kacper Gibas. Spójrzmy sobie jeszcze raz na tą sytuację. No, zabrakło tutaj dosłownie minimalnie, aby ta dobitka Makowskiego była skuteczna. A ja widzę, że chyba on po prostu musiał coś zdjąć, tak, wiesz? Tak, coś miał jakieś termo, możliwe, że pod koszulką, które prawdopodobnie nie było w głównych kolorach trykotu, arbiter drobiazgowo zwrócił uwagę, że takie coś jest niezgodne z regulaminem i wymusił na zawodniku zdjęcie tej podkoszulki. Grudziński. Lejs. Bartek Lejs krzyczy, że aż słyszymy tutaj, że była ręka. Arbiter niewzruszony każe grać dalej. I co? Będzie chyba kartka. Arbiter... 14 kartka. No, ma szczęście zawodnik Lawysa, że poprzednio nie dostał żółtej kartki, bo już goście graliby w 10. Ale tam chyba nie było zagrania faulu. Ja teraz puszczam powtórkę, zaraz sobie zobaczymy, czy tam była jakaś ręka. Ciężko może będzie nam dojrzeć. No, nabita tak chyba w bok dostał, nie powiększał. Nie był powiększony, ale teraz już zobaczmy, bo uderzenie Hanska zablokowane. No sporo nam się tutaj dzieje, ale chyba słuszna decyzja arbitra, przynajmniej z mojego punktu widzenia, chociaż miałem tutaj przesłonięty obraz przez zawodników Rawysa. Wracamy do gry. Cały czas 1-0 dla zawodników z Raciąża. Mamy 18 minutę spotkania. Pada pytanie, jak Państwo możecie wesprzeć nasz kanał. Podajemy tutaj właśnie link do zrzutki na Tipli. Tipli to serwis, przez który można wpłacać blikiem wygodnie, przelewami, kartą i wesprzeć nasz kanał. Zbieramy na paliwo, na wyjazdy. W przyszłą środę ruszamy do Gdańska. Pokażemy mecz Gdańsk z Zawiszą, trzecioligowe spotkanie. Zatem kto z Państwa może sobie pozwolić na wsparcie, będziemy wdzięczni. Walczył tutaj na prawej flance Jaworski ofiarnie i udało mu się wywalczyć rzut rożny. Sam kapitan Bartek Lejs w pośpiechu udał się, żeby podać piłkę Dominikowi Lewandowskiemu. Co prawda jest to dopiero około 20 minuty pierwszej części tego spotkania, ale nie ma co, panowie. Trzeba bardzo szybko wziąć się do pracy. I popatrzmy, Lewandowski. Lejs. No i wybija piłkę teraz zawodnik z Raciąża. Pędzi teraz bardzo szybki Rybacki, ale dobrze asekuruje Wowa Golowatenko i już naprzód przy piłce. Makowski.
A my oglądamy jeszcze raz powtórkę rzutu rożnego sprzed kilku sekund. Widzimy główkował Bartek Lejs i dobra asekuracja piłkarza z pola. Nie musiał interweniować Kacper Gibas. Teraz od rzutu wolnego ekipa Rawysa, przyjmując piłkę Bartek Makowski, nabił sobie ją na rękę. Arbiter to od razu wychwycił. Teraz mamy chwilę przerwy w grze, widzimy, że leży tam. Tak, miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebna pomoc medyczna. Ale w razie co mamy w dzisiejszym meczu pomoc medyczną w pełnej gotowości. Wowa Gołowatienko. Tak, wszystko chyba w porządku. Bolesne uderzenie, ale chyba Wowa już zdoła radę to rozbiegać. Od rzutu sędziowskiego Rawys. Kokoladze. Kokoladze chciał do Mocka, ale stał w linii tego podania Bartek Lejs. Hanzek. Tym razem Piotr, nalewaj, obejrzy żółty kartonik. Widać, że pan sędzia jest strasznie wyczulony na wszelkiego rodzaju niecenzuralne słownictwo. Tak, jeśli tutaj ktoś coś krzyknie w kierunku arbitra, komentując, nie zgadzając się z jego interpretacją, no to zaraz mamy tutaj kartkę. Także Mateusz Priliusz z kartką oraz Piotr Nalewaj muszą uważać ci dwaj zawodnicy. Przy piłce Tomek Grudziński, jest też Lewandowski, Dominik. Ma dosyć spora odległość, pewnie około 30 metra, Grudziński. Makowski, Karol Makowski, dośrodkowanie jest Adaś Rejze i jeszcze zawodnicy na przodu. No brawa od kibiców, brawa, ale szkoda, że Adam Rejze nie trafił tutaj czysto. Zobaczmy sobie może jeszcze raz powtórkę. Zdecydował się na rozegranie tej piłki Lewandowski. Grudziński dał piłkę na prawo niepilnowanemu Makowskiemu. No i Karol ładnie dośrodkował i składał się do uderzenia Rejze. Nie trafił czysto. Tam jeszcze dopadł któryś z Jabłonowian, ale nie umieścił piłki w siatce cały czas. 0-1 w Jabłonowie. Walczy Jaworski. Rejze. I Hanzek nabiega. Aj, szkoda. Dobre podanie Adama Rejze. Łapie się za głowę Szymon Hanzek. W ogóle to bardzo ładna akcja ekipy na przodu. Młody Jaworski świetnie tutaj wywalcza piłkę. Długo się nie zastanawia, znajduje Adama Rejze. Ten dośrodkowuje na nogę Szymona. Szymon chyba nieczysto trafił tą piłkę. Muszę się zdać na ciebie, Przemku, bo ja nie mam podglądu na powtórki dzisiaj. Tak, włączyłem właśnie powtórkę. Widzimy, jak Jaworski ładnie podał do Rejze. Ten dośrodkowuje wprost na nogę Szymona. No po prostu Szymon nie trafił czysto. Nie udało mu się to uderzenie. No i naprzód cały czas bez gola. Ale stwarza sobie okazję Jabłonowski naprzód. To nas cieszy. Liczymy, że w końcu któraś okazja zostanie wykorzystana. Ja tam jestem spokojny, ponieważ statystycznie zdecydowanie więcej bramek strzelamy, grając na drugą bramkę. Więc jeśli nie teraz, to myślę, że po przerwie na pewno zobaczymy jakieś bramki autorstwa zawodników na przodu. Grudziński. Do Gołowatynki. Ten ponownie do Tomka Grudzińskiego. Makowski. Teraz przy piłce Lejs. Makowski do Hanska. Nie ma spalonego. Świetnie Hanzek tutaj wypatrzył Makowskiego. Ten na prawo do Jaworskiego. Dośrodkowanie. Tak, tu dośrodkowywał Bartek Makowski, jednak niedokładnie piłka wyszła za linię końcową. Ja, korzystając z chwili przerwy, podziękuję partnerom
klubu z Jabłonowa, miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie, sponsor tytularny firma Greenpack, produkująca obiekty z drewna. Ponadto firmy Smart Eco, Agrocomex, producent farmy, marki Farmer, piekarnia Trzy Kłosy, Broadbox, opakowania kartonowe, pani Ilona Fisz, gabinet medycyny estetycznej, sklep Automoto Państwa Śliwowskich, sklep Max Elektro, sklep z RTV i AGD oraz dziękujemy również za wsparcie dla klubu Starostwu Powiatowemu w Brodnicy. Teraz odgwizdane przewinienie na naszym kapitanie. Bartek bardzo szybko podniósł się z murawy. Jest świadomy upływających minut. Teraz Lejs. Wycofanie do gołowatienki. Jakby chcieli zaprosić piłkarzy Rawysa, żeby się bardziej otworzyli nasi zawodnicy. Wtedy myślę, że jakimś długim podaniem można uruchomić któregoś ze skrzydłowych. Tak się teraz dzieje. Jest Szymon Hanzek. Hanzek napędza się lewą flanką. Hanzek, uderzenie, ale niestety niecelnie. No dobra, dobra próba Szymona. Widać, że dynamiczny zawodnik. Mamy powtórkę tej sytuacji. Jeszcze raz sobie zobaczmy. Lewandowski do Hanzka już któryś kolejny raz w tym spotkaniu. I Szymon zdecydował się mijać Prusaczyka. Udało mu się to i na szybkości, na prędkości oddał strzał. Niecelny od własnej bramki Kacper Gibas. Siódma minuta spotkania. Przypomnijmy, już od trzeciej minuty naprzód przegrywa. Na prowadzenie ekipę Rawysa wyprowadził Damian Rybacki w trzeciej minucie. Grudziński. Teraz jest Makowski. Nie ma za bardzo komu zagrać. Cofa do Wowy Gołowatienki. Jest Dominik Lewandowski. Dobrze, Jaworski ma tutaj trochę miejsca. Kołodziejski kontra Jaworski. Bartek Makowski. Dobrze, cofnął się teraz Rybacki, ale jeszcze Jaworski przy piłce. Bardzo podoba mi się w tych spotkaniach Jaworski. Myślę, że świetnie wkomponował się do zespołu. Widać, że partnerzy nie boją się mu zagrać w piłki, a on z reguły wie, co z nią zrobić. Tak, dwa wartościowe wzmocnienia ekipy na przodu Jabłonowo. Wcześniej z gola przeszedł Dominik Lewandowski. Zimą dołączył również z gola Dawid Jaworski. Także dwóch wychowanków gola Brodnicy bardzo dobrze spisuje się w ekipie Jabłonowskiego na przodu. Rozmawialiśmy z trenerem. Trener również zadowolony oczywiście z postawy chłopaków. Załtu Makowski. Grudziński. My przypominamy Państwu o subskrypcjach. Kto jeszcze tego nie zrobił, niech sobie doda nasz kanał do obserwowanych. Będziecie Państwo wtedy dostawać powiadomienia. Będziecie na bieżąco z naszymi transmisjami. Można nas polubić na Facebooku, można nas zasubskrybować na YouTubie. Nam będzie bardzo miło, że mamy większą rzeszę odbiorców, a Państwo będziecie dostawać informacje na bieżąco o wszystkich naszych relacjach. Lejs. Optycznie to chyba naprzód przeważa. Ale z kolei zawodnicy z Raciąża wykonali plan. I to oni są w lepszej sytuacji. Lewandowski. Lewandowski oddał strzał z dystansu. Zablokowany, ale jeszcze Jaworski dopada do piłki. Wrzutka. No i nie dopadł nikt do piłki. Teraz jeszcze jednak Dominik Lewandowski wycofuje do Grudzińskiego. Grudziński do Wilkanowskiego. Grudziński. Golowatenko. Jaworski bardzo dobrze, ale Adam Rejze według arbitra liniowego był na pozycji spalonej.
No tak czy inaczej, bramki i tak by nie było. Widzieliście Państwo, że zabrakło wykończenia przy tej akcji. Ja sobie puszczam od razu powtórkę. Zobaczymy, jak to wyglądało. Dobrze, zaczęło się wszystko od Wowy Golowatenko, który ładnie podał piłkę w kierunku Jaworskiego. Ten od razu przedłużył do Adama Rejze. No trudno nam oceniać, jesteśmy pod kątem. Arbiter był lepiej ustawiony, zatem pozostaje nam zaufać sędziemu liniowemu, że się tutaj w tej sytuacji nie pomylił. Od własnej bramki za chwilę, a nie od własnej bramki, właśnie przecież był offside, zatem rozpocznie to co prawda Kacper Gibas, ale to będzie wznowienie po spalonym. Grudziński, Mocek jednak szybszy. Niedokładnie Dominik Lewandowski. Prusaczek do Kokoladze. Kokoladze utrzymuje się przy piłce. Bardzo dobra technika tego zawodnika. Już mamy okazję go oglądać drugi czy trzeci raz. Mi się bardzo podoba ten zawodnik. Widać, że piłka klei mu się do nogi. Tak. Bardzo szybka noga. Dobre wzmocnienie Rawysa. I faulowany teraz Szymon Hanzek. Zaglądam, co się dzieje na czacie. Piszecie Państwo, że Unia prowadzi już 5-0. No tak, dzisiaj z outsiderem gra Unia. Start Warlubie po tych pierwszych kilku meczach rundy wiosennej wydawało się, że złapał wiatr w żagle, ale później znowu ta forma już niestety słabsza. Pozdrowienia od pana Jerzego Zglinickiego. Również pozdrawiamy oczywiście jutro Wiktoria Czernikowo na naszej antenie. Udamy się do Grudziądza, aby pokazać Państwu mecz rezerw Olimpii z Wiktorią Czernikowo. Zapraszamy na ten mecz o 14 w dniu jutrzejszym. Mocek do Kokoladze. Kokoladze zdecydował się na indywidualną akcję. Ścina do środka. I Kokoladze. Podobnie Kokoladze. No i teraz. Ale za długo, zdecydowanie za długo. Tak. Połapali się w tym wszystkim zawodnicy na przodu i teraz spokojnie faulowany nasz zawodnik. I już akcja wznowiona. Pędzi Karol Makowski na prawą flankę do Jaworskiego. Spróbuj. Wygraj ten pojedynek 1-1. Świetne zejście. Nie udała się ta próba do grania Jaworskiemu, no ale cały czas chwalimy Dawida. Bardzo ładnie tutaj chodzi po prawej stronie, dynamicznie, parę udanych zagrań. Także teraz jak kapitan zachęca, żeby spróbował gry, nie bał się tych pojedynków. Bardzo dobra postawa młodego zawodnika. Przypomnę, że Dawid Jaworski, zawodnik urodzony w 2003 roku. Czyli jeszcze status młodzieżowca, tak samo jak Dominik Lewandowski i Bartek Szymański w zespole na przodu. A jeśli chodzi o młodzieżowców w Raciążu, no to mamy dzisiaj Jakuba Podlewskiego, rocznik 2004 i ten sam rocznik Szymon Kołodziejski. Przerwał tam atak Bartek Wilkanowski, ale tylko na chwilę. Rejze. Niedokładnie. Kokoladze. I Golovatenko. Grudziński. Lewandowski nie miał komu zagrać, więc wycofał piłkę do Golovatenki. Ten ponownie do Grudzińskiego. Lejs z Grudzińskim rozgrywają tą piłkę. Teraz Grudziński do przodu. Adam Rejze ładnie teraz minął zawodnika Raciąża. Hanzek. No i przeszła ta piłka przez całe pole karne od własnej bramki. Kacper Gibas, korzystając z chwili okazji, jeszcze nie miałem możliwości, zatem zrobię to teraz. Podziękuję partnerom naszej telewizji.
firmom, które pomagają nam istnieć, zaopatrują nas w sprzęt. Firma Greenpack, producent obiektów z drewna, wiatki, altanki, domki letniskowe, narzędziowe, wszystkie obiekty z drewna, jakie sobie tylko Państwo wymarzycie. Firma Smart Eco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła z siedzibą w Jabłonowie, we Włocławku, w Grudziądzu oraz bar z klasą Mobilni Barmani na wesela i inne imprezy okolicznościowe, takie jak osiemnastki, jubileusze. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy również firmie USM z Czernikowa, zajmującej się obróbką blach w technologii CNC, gięcie, walcowanie blach. Polecamy i dziękujemy, że jesteście z nami. A my, proszę Państwa, mamy jeszcze około 10 minut do zakończenia tej pierwszej części. Cały czas Naprzód przegrywa 0-1, chociaż gra Jabłonowian może się całkiem podobać. Było sporo okazji, mogliśmy tutaj spokojnie remisować, jak nie nawet wygrywać. No ale brakuje wykończenia przede wszystkim. Jesteśmy nieskuteczni dzisiaj. Dobre akcje, składne akcje, ale to ostatnie zagranie, ten ostatni strzał na razie nie może znaleźć miejsca drogi do bramki Kacpra Gibasa. Ale teraz widzę, że po tych szybkich dwóch kartkach dla gości, za jakieś dyskusje, za jakieś słownictwo, na boisku raczej panuje względna cisza, jeżeli chodzi o różnego rodzaju komentarze. Czyli arbiter szybko zapanował tutaj nad temperamentami naszych piłkarzy. Tak, to trzeba rzeczywiście przyznać arbitrowi, że takie szybkie kartki, dwie kartki uciął automatycznie wszystkie dyskusje. Widzą zawodnicy, że nie mogą sobie pozwolić dzisiaj na pokrzykiwanie, na używanie wulgaryzmów. Piszecie Państwo, że chyba mamy prywatny odrzutowiec, że się tak szybko przemieszczamy między poszczególnymi transmisjami. No niestety nie jest tak dobrze, ale mamy za to sprzęt umożliwiający nam wyjazd na dwie ekipy. Także my byliśmy rano w Bydgoszczy, zdążyliśmy wrócić do Jabłonowa, a nasi koledzy byli w Brodnicy, ale spodziewamy się, że w drugiej części spotkania na drugą połowę z Brodnicy pewnie do Jabłonowa już wrócą i nas tu trochę wspomogą. Zresztą już nawet ich widzimy na stadionie, witają się z kibicami, zatem pewnie na drugą część meczu już będziemy w szerszym gronie. Jaworski, atakowany przez trzech zawodników, no i odebrali mu piłkę. Mocek. My również spieszy się Rawesowi, leniwie wymieniają te podania. My również przywitaliśmy się już z kolegami, którzy wrócili z Brodnicy i się umówiliśmy z nimi, że od drugiej połowy już w szerszym gronie tutaj będziemy z Państwem ten mecz oglądać. Rybacki. Podlewski na prawo, teraz dośrodkowuje Prusaczyk. No i niecelne. Nieudana ta próba od własnej bramki, Bartek Szymański. Wchodzimy powoli w decydujące minuty, jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania. Tutaj jeżeli zawodnicy na przodu planują jeszcze jakieś konstruktywne akcje, na pewno muszą troszeczkę przyspieszyć, ale mamy teraz nieprzepisowo powstrzymywanego Adama Rejze. Mocek, szybszy Grudziński. Adam Rejze,
mocny na nogach, nie dał się przepchnąć, ale i tak już piłka w posiadaniu Rawysa. Makowski do Lejsa. Patrzy spokojnie, jak ustawiają się partnerzy. Nie ma za bardzo opcji zagrania piłki do przodu. Zdecydował się wycofać do bramkarza Szymańskiego. Teraz już przy piłce Tomek Grudziński, nasz etatowy, nieśmiertelny rozgrywający. I Grudziński daleko. Walczy Hanzek. Udane odegranie do Wilkanowskiego. Bartek też na pewno ma potencjał na dobre dośrodkowanie po ziemi i... No, bliski był naprzód, aby zdobyć w końcu bramkę, ale ponownie zabrakło wykończenia. Cały czas bardzo dobrze to wygląda do tego ostatniego momentu, który jest krytyczny, który jest najważniejszy do wykończenia. Zobaczmy sobie jeszcze raz tą akcję. Popędził lewą stroną Bartek Wilkanowski. Dograł w kierunku Szymona. No, Szymonowi zabrakło tutaj centymetrów, aby musnąć tą piłkę. Cały czas 0-1 dla Rawysa. Rawys prowadzi 4 minuty do zakończenia tej pierwszej części, do zakończenia regulaminowego czasu gry. Dużo przerw nie było. Kokoladze. Teraz widać, że zawodnicy na przodu jakby cofnęli się na własną połowę. To chyba przede wszystkim zabezpieczyć tył, żeby nie doszło tu do jakichś niespodzianek negatywnych dla naszej drużyny. Rybacki. Ma dużo strzał miejsca. Z dystansu, ale huknął Damian niecelnie jednak około pewnie 2 metrów gdzieś nad poprzeczką. Widzicie Państwo jeszcze raz tą sytuację. Odbita piłka od Tomka Grudzińskiego. Przejął ją Rybacki, podciągnął dobre 15 metrów. Huknął jak z armaty, ale wysoko nad poprzeczką od własnej bramki Bartek Szymański. I Makowski. Ale mamy tutaj jakiś gwizdek. I żółtą kartką ukrany był Adam Rejzer, czy zawodnik z naszej ławki? Chyba zawodnik z naszej ławki tutaj. To Paweł Kwiatkowski chyba. Tak, chyba Paweł Kwiatkowski został ukarany żółtym kartonikiem. No to co powiedziałeś, Michał. Nie patyczkuje się tutaj nam pan Sosnowski. Od razu rozdaje kartoniki w takich sytuacjach. No muszą być na to wyczuleni. Przecież wszyscy wiemy, że właśnie taki sposób sędziowania ma pan Sosnowski. To nie pierwsze spotkanie, które oglądamy, które nam sędziuje. Przecież wszyscy wiedzą, że tak jest. Dlatego dziwię się, że zawodnicy ulegają mimo wszystko emocjom i łapią te kartki. I w natarciu Rawys. Kołodziejski do tyłu. Kapitan zespołu Mateusz Pril. Mocek. Pril. No mała, krótka ta ławka rezerwowych, tylko Bartek Gromowski i Przemek Talarek, czyli w zasadzie trener wpisany na ławkę, tak naprawdę. No i myślę, że nasi zawodnicy powinni wiedzieć to już, zobaczyć tę ławkę i forsować mimo wszystko te tempo. Natomiast Rawys poczynia sobie całkiem spokojnie, ale popatrzmy, huknął Mocek, tak, niecelna ta piłka była. Widać było, że idzie nie w światło bramki, ale wybił ją Bartek Lejs. Kokoladze. Za krótko.
Ciężko, ciężko będzie Rawisowi. Praktycznie wszyscy zawodnicy muszą wytrzymać te 90 minut spotkania. Nie ma możliwości za bardzo zmian. Wiemy, że Mateusz Remiszka też już nie będzie grał w tym sezonie w Raciążu. Mateusz wyjeżdża, obowiązki służbowe, zatem nie pomoże już kolegom, a Mateusz no na pewno by się przydał zespołowi, no ale wiadomo, amatorska piłka, amatorski futbol, praca ważniejsza. Grudziński, Lewandowski, będzie okazja dla Dominika i mamy bramkę wyrównującą, gol do szatni. Trochę przypadkowości w tym wszystkim było, zaraz Państwo zobaczycie, odbiła się ta piłka Dominikowi Lewandowskiemu, ale w tak szczęśliwy sposób, że wprost pod nogi, wprost w kierunku biegu, no i wykorzystał to Dominik Lewandowski, umieścił piłkę w siatce, zatem naprzód od 45 minuty remisuje i powtórkę włączamy sobie tej sytuacji. Zobaczmy, wszystko zaczęło się od dobrego przejęcia piłki przez Golowatenko, który podał w kierunku Grudzińskiego. Tomek Grudziński wypatrzył Lewandowskiego i ten, tak jak mówiłem, szczęśliwie mu się piłka odbiła, no ale już końcowa część tej akcji, no to oczywiście bardzo ładne wykończenie i w końcu piłka znalazła drogę do bramki po strzale zawodników z Jabłonowa 1-1. W Jabłonowie. W międzyczasie arbiter pokazał, że do pierwszej połowy będą doliczone 2 minuty. Teraz mieliśmy zderzenie. Cierpi tam Bartek Szymański. Będzie potrzebna pomoc medyczna, która już w tym momencie rusza. Zatem ja Państwu przypomnę o naszej zbiórce. Jedna wpłata od kibica Polonii. Dziękujemy za dyszkę wrzuconą do naszej skarbonki. Zatem tylko dyszka podczas tej transmisji zebrana, a wiecie Państwo, że aby pojechać gdzieś na mecz, no to te mecze wyjazdowe to jest minimum 100, jak czasami 2, jak mamy daleki wyjazd. Kto z Państwa może nas poratować, będziemy wdzięczni. Link na czacie, link w opisie. Można też zeskanować sobie kod QR. Ja poproszę kolegów, aby wkleili Państwu ten link na czacie. Zbieramy środki, bo chcemy tych transmisji robić dla Państwa jak najwięcej, ale musimy sobie na te paliwo we własnym zakresie uzbierać. Zatem kto może, niech nas wspiera. Będziemy bardzo wdzięczni. Przeczytamy sobie, kto nam tutaj coś wrzucił do skarbonki w przerwie meczu i podziękujemy w drugiej części spotkania. Zatem kto z Państwa może, zapraszamy na serwis Tipli. Tam można blikiem, przelewem, czy też poprzez kartę wrzucić coś do naszej skarbonki. Będzie chyba dłuższa przerwa, bo widać, że Bartkowi chyba krew z nosa leci, a jak wiadomo nie można, a nie, już wszystko jest ok. A jak wiadomo nie wolno dopuścić do wznowienia gry, jeżeli któryś z zawodników krwawi. Na końcowe fragmenty Rawes w 10. No i popatrzmy, czy nasi zawodnicy zdecydują się jeszcze szarpnąć, jeszcze ruszyć. Gołowatynko, daleko. Walczyć będzie Jaworski. Jaworski zgrywa do środka, ale uprzedzony Dominik Lewandowski. Wiśniewski. Cały czas Wiśniewski. Kurs. Tomek Kurs rozgląda się, do kogo zagrać. Do Kołodziejskiego. Makowski do swojego kuzyna. I teraz ponownie Bartek Makowski. No, szkoda tutaj, zabrakło nam trochę precyzji, ale kończymy tą pierwszą część spotkania. Podobnie ona nieco wyglądała do tego jesiennego meczu, czyli Rawys szybko objął prowadzenie. No i podobnie, tak jak na jesieni, Dominik Lewandowski zdołał wyrównać. Zatem po pierwszej części naprzód remisuje z Rawysem 1-1.
My włączamy Państwu tą naszą tablicę ze zbiórką. Kto będzie miał czas w przerwie, wielka prośba o zrzutkę na nasze następne wyjazdy, a my słyszymy się już za 10 minut w nieco szerszym gronie, bo dołączyli do nas chłopacy, którzy wrócili z meczu Elany Toruń z Brodnicą, ze Spartą Brodnica, także będzie nas za chwilę kilka osób więcej. Do usłyszenia za 10 minut.
Witamy Państwa ponownie ze stadionu w Jabłonowie Pomorskim. Jesteśmy na meczu piątej ligi grupy pierwszej, piątej ligi kujawsko-pomorskiej. Naprzód Green Pack Jabłonowo-Pomorskie podejmuje Rawy z CO Raciąż. Mamy do przerwy remis 1-1. Goście bardzo szybko objęli prowadzenie po strzale Damiana Rybackiego. Od trzeciej minuty Raciąż prowadził i wyrównał Dominik Lewandowski w doliczonym czasie gry pierwszej części spotkania. Zatem mamy 1-1. Zawodnicy pojawiają się już na murawie. Przypominam, naprzód dzisiaj na czarno, a zespół Rawysa w niebieskich koszulkach. My dziękujemy za dwie wpłaty w przerwie. Otrzymaliśmy, już spoglądam, od mojego kolegi tutaj dostałem screena. Ryba Senior wrzucił nam dyszkę. Ktoś o ksywce króciutkiej JW przekazał nam stówkę. Zatem dziękujemy bardzo. I wracamy na boisko. Drodzy Państwo, mecz mógł na pewno się podobać w tej pierwszej części. Sporo sytuacji. Nawet tak, no chociaż z chłopakami pewnie nie będziemy za bardzo obiektywni, bo jesteśmy kibicami oczywiście na przodu. Na co dzień kibicujemy tej drużynie, pochodzimy z Jabłonowa. No ale chyba naprzód był odrobinę lepszy w tej pierwszej części. Po prostu zabrakło tam skuteczności. Na koniec dopiero zmieścił piłkę w siatce Dominik Lewandowski. No tak czy inaczej, najważniejsza statystyka naprzód 1-1. A w kartkach, od razu może dopowiem, Rawys dwie żółte kartki, a naprzód jedna dla zawodnika, który jest na ławce rezerwowych. I rozpoczęliśmy tą drugą część meczu. Są już z nami koledzy zbrodnicy, zatem ta druga część spotkania będzie prowadzona już nieco łatwiej, już nie tylko we dwójkę, tylko w czwórkę obsługujemy tą transmisję. I teraz od razu aktywniej naprzód. Grudziński. Lewandowski przejął. Aj, szkoda, że się potknął Dominik. Będziemy mieli aut, wykonywać go będzie Karol Makowski. Karol ma bardzo długi wyrzut z autu. Zobaczmy, w pole karne wędruje też kapitan Bartek Lejs. Karol Makowski, daleki wyrzut. Strzelał szybko Dominik Lewandowski, długo nie zastanawiał się, podjął natychmiastową decyzję, niestety niecelnie, ale widać, że Dominik jest dziś bardzo aktywny, strzelił nam już jedną bramkę. Mamy i na pewno chciałby ten dorobek podwyższyć. Tak, zdecydował się na strzał. Strzał niecelny, cały czas 1-1, no ale widać od pierwszych minut aktywnie naprzód. Obie ekipy chyba bez zmian, bo te same numery. Żaden trener nie zdecydował się na jakąkolwiek korektę w składzie. Makowski. A jednak mamy zmianę, bo widzimy, że biega po boisku Damian Magalski. Tak, Damian Magalski, tak, tak. I nie widzimy na boisku. Ja szybko patrzę, czy Wilkanowski jest? No jest Wilkanowski. Jaworski też jest. Hanzek jest? Hanzek? Może jest się Hanzek. Jest Hanzek. Makowskiego chyba nie jest też. Jest Makowski. No kurde, ale naprawdę mamy tutaj zagadkę. A, Wowy Golowatenko nie ma. A faktycznie, bo i Hanzek przeszedł na środek obrony. Tak, na defensywę, a z kolei do przodu poszedł Magalski. Szymon bardzo uniwersalny zawodnik, jeśli trzeba zagra na skrzydle, jeśli trzeba zagra z przodu, teraz akurat będzie się prezentował w roli środkowego obrońcy. I teraz Makowski, minimalnie niecelny, ale wszystko zaczęło się ponownie od dobrej szarży prawą stroną Jaworskiego. Tam jeszcze niestety widzimy, trzyma się za nogę, coś się stało Dawidowi. Bardzo cierpi.
Potrzebna będzie chyba pomoc medyczna. No tak. No już dłuższą chwilę nie podnosi się nam Dawid. Zobaczmy może, czy mamy powtórkę jeszcze tej sytuacji. O, widzicie Państwo, Dawid Jaworski ładnie prawą stroną. Od razu zobaczmy, co tam się stało. No, przy podaniu po prostu niefrasobliwie upadł. No i będzie udzielana pomoc medyczna, ale już za linią końcową. Hanzek. Faulowany Szymon. Wygania swoich zawodników Bartek Szymański do przodu. Pokazuje, że możemy się spodziewać się bardzo długiej piłki. Rybacki. Dobra kontrola nad piłką. Dobrze, teraz Szymański już czyhał na piłkę Guladi Kokoladze. Lewandowski popichany przez Mocka, gramy dalej. I teraz dobrze do Jaworskiego. No i według arbitrów na pozycji spalonej był Dawid Jaworski. Szkoda, ale bardzo ładne przyjęcie Dawida. Rybacki. No, cały czas zastanawiam się, jak wytrzymają trudy tego spotkania zawodnicy z Raciąża. Trudy jak trudy, ale jeszcze muszą tutaj uważać, bo zapewne już doskonale teraz wiedzą, że nie ma co podejmować jakiejkolwiek dyskusji z arbitrem. Dwóch zawodników zagrożonych w ekipie gości. Patrzę, co się dzieje na czacie. Dosyć spokojnie. Pozdrowienia z Sosnowca. Dziękujemy. Również pozdrawiamy. Rybacki. Kurs. Kurs do tyłu. Gibas. Długa piłka. Dobrze. Nie mieliśmy chorągiewki sygnalizującej pozycję spaloną. Podlewski. Podlewski kontra Wilkanowski. O i dobrze. Bartek powstrzymał tutaj Jakuba Podlewskiego. Podlewski w kierunku Rybackiego, ale niezbyt dokładnie. Grudziński do Wilkanowskiego. Lejs. Hanzek.
Jaworski. Walczy tam Magalski. I będziemy mieli aut dla naprzodu. Przegrał pojedynek Jaworski. Szybko wykonany aut, ale już piłka ponownie pod nogami Jaworskiego. Podniósł głowę, starał się dośrodkować, ale trafił w naszego zawodnika. I w natarciu Rawys. Podlewski. Rybacki. Rybacki, strzał z dystansu, 18 metr, zablokowana ta próba, jeszcze poprawił Mocek niecelnie, zatem cały czas 1-1. Ale groźne są te próby Rybackiego. Znajduje sobie miejsce, bardzo mocnym strzałem dysponuje Damian. Na szczęście dzisiaj dla naprzodu te strzały niecelne, oczywiście poza tym pierwszym z trzeciej minuty. Podnieśli się wszyscy zawodnicy z ekipy na ławce rezerwowych na przodu. Teraz uczestniczą w rozgrzewce. Na pewno za niedługo możemy się spodziewać jakichś roszad kadrowych. Rejze. I daleko Gibas. Zgrywa piłkę Moczek. Mocek. Mocek, przepraszam. Tak, tak. I teraz dobrze asekuruje piłkę Bartek Lejs. Daleko do Jaworskiego. Teraz już jest w środku pola Makowski. Ma blisko Lewandowskiego, właśnie kieruje do niego piłkę. Dominik, dobry zwód. Odgrywa, jest Jaworski. Prawy sektor pola karnego, Jaworski schodzi do środka. A szkoda, że nie zdecydował się Dawid na strzał. Zbyt delikatnie, ale jest jeszcze Makowski, ponownie Jaworski, może naprawi swój błąd. Magalski, Makowski, jest Adam Rejze. Cały czas piłka w polu karnym Rawysa. Oj, troszeczkę przesadził Adam z siłą tego dośrodkowania. Tam tak, nie było już żadnego zawodnika na przodu i szybko piłka zmierza już w drugą stronę. Tak, Kokoladze, niebezpieczny zawodnik. Teraz musiał sobie faulem pomóc Tomek Grudziński. I arbiter ukara naszego zawodnika żółtą kartką. Ale przy okazji tych żółtych kartek możemy zobaczyć, jak dobrym sprintem dysponuje pan Sosnowski. Dosłownie w ciągu kilku sekund dobiega do zawodnika, którego chce zawsze ukarać. Teraz jeszcze rozmowa z Tomkiem, na pewno napomniany Grudziński, że za kolejne zagranie tego typu prawdopodobnie wyląduje z drugim kartonikiem. Tomek musi teraz zdecydowanie uważać. I popatrzmy, teraz jeszcze pan Sosnowski karze Szymona, żółtą kartką Szymona Hanska. No panowie, na pewno musimy się wyczulić na to, że arbiter nie pozwala na jakiekolwiek dyskusje. Po co łapać takie głupie żółte kartki? I dostaliśmy w bonusie dwa żółte kartoniki. Czyli tu łącznie już chyba mamy 5 żółtych kartek w tym spotkaniu. Kokoladze w pole karne. Na szczęście tutaj nie było żadnego z napastników Rawysa. Piłkę złapał pewnie Bartek Szymański. Teraz rzutem do Tomka Grudzińskiego. Jest już Makowski. Odegranie do Grudzińskiego. Jest Magalski. Lewandowski. Bardzo ładnie zaczyna to wyglądać. Napędza się Lewandowski. Zdecydował się na
uderzenie zablokowane przez Prusaczyka. Makowski. Karol Makowski do Lewandowskiego trochę za mocno. Podziękujmy może partnerom klubu naprzód Jabłonowo-Pomorskie. W imieniu klubu z Jabłonowa dziękujemy miastu i gminie Jabłonowo-Pomorskie, sponsorowi tytularnemu, firmie Greenpack, producentowi obiektów z drewna. Ponadto dziękujemy firmom Smart Eco, firmie Agrocomex, producentowi marki Farmer, piekarni Trzy Kłosy, firmie Broadbox, produkującej opakowania kartonowe gabinetowi medycyny estetycznej pani Ilony Fisz, sklep Automoto państwa Śliwowskich z Jabłonowa oraz Max Elektro, sklep z Jabłonowa z RTV i AGD. Dziękujemy również starostwu powiatowemu z Brodnicy. Kokoladze. Na lewo biega tam zawodnik. Na szczęście połapał się szybko w tej akcji Bartek Makowski. I odgwizdane przewinienie Jaworskiego. Koladze szuka partnerów, ale niedokładnie w środku, świetnie przerwał tą akcję. Makowski, Makowski uruchamia Lewandowskiego. I teraz Dominik będzie okazja. Przed doskonałą sytuacją. Mógł zrobić chyba wszystko w tej sytuacji. Mógł uderzyć po długim, zdecydował się na uderzenie po krótkim. Tam jednak bramkarz pozostawił nogę i... Tak, westchnęliśmy my, westchnął cały stadion. Jak to wyglądało. Bardzo ładnie tutaj zachował się Karol Makowski od przejęcia piłki poprzez wypuszczenie Dominika Lewandowskiego. No i zabrakło teraz Dominikowi tego wykończenia. Dobrze zachował się Kacper Gibas, będzie rzut rożny dla naprzodu. Ale nikt w środkowym sektorze pola karnego tam nie atakował tej piłki. Szkoda tej sytuacji. minut za nami, około pół godziny jeszcze, zatem będziemy się tutaj raczyć tym widowiskiem. Dobre widowisko, jest sporo akcji, oczywiście brakuje wykończenia, także na razie tylko dwa gole przez ten brak skuteczności, no ale może podobać się ta gra. Stwarzane są okazje zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, ale no chyba jednak więcej tych okazji dla naprzodu. Teraz Adam Rejze. Odskoczyła trochę piłka Adamowi. Ładnie teraz uwolnił się od dwóch zawodników Grudziński. Makowski, Bartek Makowski do Jaworskiego. Dawid Jaworski bardzo ładnie mija teraz młodego zawodnika Rawysa, Szymona Kołodziejskiego. Cały czas naprzód. I Rejze i boczna siatka. No ostry kąt był tutaj, zdecydował się na strzał Adam, no i tylko tak jak powiedziałem, boczna siatka. Teraz trzeba uważać, bo już Rawys w natarciu. Tempo spotkania jakby nam wzrastało, a to sygnalizuje, że żadna z ekip nie zadowoli się na pewno tym jednym punktem. Jest przy piłce Hanzek. No tak jak mówiłeś w pierwszej części meczu, Michał, no Rawys jeszcze chciałby powalczyć o te dwie czołowe lokaty premiowane awansem, ale no niestety dla nich przeciwnicy nie tracą punktów. Unia wygrywa, Polonia wygrywa, także Rawys chociaż, żeby zachować szansę, nie powinien tu w Jabłonowie punktów tracić. No ale będzie im ciężko dzisiaj na pewno wywieźć komplet punktów z Jabłonowa, bo ekipa w czarnych strojach radzi sobie całkiem nieźle. No i to, co cały czas powtarzamy, nie ma praktycznie nikogo na zmianę trener. Jeden zawodnik tylko aktywnie rozgrzewa się. Tak. Jeden zawodnik, czyli Bartek Gromowski.
Mamy teraz jakąś przerwę w grze. Leży tam chyba Jaworski, który wcześniej ucierpiał już. Teraz jest potrzebna pomoc medyczna. Utyka. Jest już za linią. Naprzód chwilę w osłabieniu. Tam widzę, że szykuje się już ktoś do zmiany. Chyba jest to Mateusz Olejnik. I być może właśnie za chwileczkę zmieni on Jaworskiego. Złe przyjęcie Tomka Prusaczyka, będzie out dla naprzodu. Magalski. Makowski. Grudziński. Odezwali nam się teraz kibice naprzodu Jabłonowo. Makowski. Rozgląda się Tomek Grudziński, do kogo zagrać. Wypatrzył teraz Wilkanowskiego po lewej stronie. Ma trochę miejsca Bartek. Pędzi Bartek Wilkanowski. I Prusaczyk wybija piłkę. Wiśniewski. Kokoladze. Mocek. Rybacki. Kokoladze szybko do Mocka. I mieliśmy uderzenie z bardzo daleka. Spokojnie piłkę odprowadził wzrokiem Bartek Szymański. No i mamy zmianę zapowiedzianą przez ciebie, Michał, czyli Jaworski już nie będzie kontynuował gry. Pojawił nam się na boisku Mateusz Olejnik. Zatem już dwie zmiany w zespole naprzodu, cały czas oczywiście bez zmian. W ekipie Rawysa. Czyli trener Gałuszewski ma jeszcze jedno okienko do dokonania zmian. Hanzek. Chyba dwa, Michał, bo z tego, co mi się wydaje, to Magalski był w przerwie zmieniany. A to faktycznie, to jeszcze mamy całe dwa okienka, tak. Zmiana w przerwie nie liczy się. Mamy trzy okienka, więc jedno dopiero wykorzystane. Makowski. Do Olejnika. Teraz po prawej stronie zamiast Jaworskiego mamy Mateusza Olejnika. Pierwszy kontakt z piłką, próba dośrodkowania, ale połapał się w tym wszystkim bramkarz Rawysa. Szybko piłka wędruje z jednej strony na drugą. Podlewski do Kokoladze. Zobaczymy, komu dłużej starczy tego tlenu. Pril, wycofanie do Gibasa. Mocek do Rybackiego. Rybacki do Podlewskiego. Podlewski miękko. Jest tu jeszcze zawodnik. Kokoladze strzelał, tak. Zablokowany teraz przez Makowskiego. I huknął ponownie Rybacki. Tym razem po nodze któregoś z zawodników Jabłonowa będziemy mieli rzut rożny. W narożniku z numerem 7 Tomek Kurs. Teraz przesuwają się środkowi obrońcy w pole karne. Mamy wrzutkę. Wybita przez Magalskiego. Jest Tomek Grudziński. Walczy Dominik Lewandowski. Ale czujnie Prusaczyk. Brawo dla Grudzińskiego. Makowski. Do Olejnika i przejmuje piłkę Kołodziejski. Faulowany. Ja przypominam o subskrypcji dla naszego kanału. Kto z Państwa jeszcze tego nie zrobił, będziemy wdzięczni, jeśli dodacie sobie nasz kanał do obserwowanych na Facebooku i zasubskrybujecie nas na YouTubie.
Każdego, kto streamuje, cieszy oczywiście, gdy tych odbiorców jest jak najwięcej. No i teraz zdecydował się na strzał Jakub Podlewski. Niecelna jednak ta próba. Makowski. Do Karola Makowskiego. Jest Grudziński. Nasz widz o ksywce Przemo38 pisze, że szkoda, że nie pokazaliśmy meczu Zawiszy. No nie pasowało nam dzisiaj zostać dłużej w Bydgoszczy. Kończy się ten mecz dosłownie za 15 minut 20 i lecimy do swoich obowiązków domowych. Mamy trochę pracy przy domu, mamy spotkania jakieś rodzinne, koledzy mają. Ktoś ma tam chyba urodziny syna czy córki. No tak czy inaczej sprawy rodzinne nam nie pozwoliły dzisiaj być w Bydgoszczy na meczu Zawiszy, ale nadrabiamy to i jesteśmy... I gol! Pięknie, Szymon Hanzek! Tak, już przerywam tą swoją wypowiedź, gdyż Szymon Hanzek daje prowadzenie. Od 70 minuty mamy w Jabłonowie już 2-1 dla naprzodu. Zagrał tam do Damiana Magalskiego i ruszył przed siebie. Damian przytomnie odegrał mu dosyć wysoko tą piłkę, a Szymon biegł i zrobił najlepsze, co mógł, czyli przyjął tą piłkę i uderzył. I zobaczmy sobie jeszcze raz. Asysta Magalskiego i tak jak Michał powiedziałeś, ładnie z pierwszej piłki Szymon się tutaj złożył i to, co się nie udało w pierwszej części kilkukrotnie, tym razem się udało. Mamy 2-1 dla naprzodu. Fajnie, że Szymon nie uderzał zbyt wysoko, tylko... Zapisujemy asystę jeszcze dla Magalskiego. Tak. No i na 20 minut przed końcem tego spotkania, na chwilę obecną górą naprzód. A Szymon udowodnił, że czy w pomocy, czy też jako środkowy obrońca, zdobywanie bramek na pewno nie jest mu obce. Niespełna 20 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Naprzód za tydzień udaje się do Dąbrowy Chełmińskiej, a u siebie będzie podejmował za 2 tygodnie Wiktorię Czernikowo. Ten mecz najprawdopodobniej w niedzielę. Teraz przy piłce kapitan Pril. No i na koniec sezonu tylko jeszcze powiedzmy, naprzód dwa fantastyczne spotkania z Olimpią na wyjeździe oraz u siebie z Polonią Bydgoszcz. Także będzie ciekawie, mimo że naprzód już spokojnie zajmuje miejsce w środkowej strefie tabeli. Oczywiście nie walczy o awans, nie jest zagrożony też spadkiem, no ale te dwa mecze na pewno będą bardzo ekscytujące. Olimpia i Polonia to wymagający rywale, więc nasi zawodnicy będą mieli okazję się sprawdzić. Tym bardziej, że obie ekipy cały czas uczestniczą w walce o awans. Zdecydowanie lepszej sytuacji Polonia. I może się okazać tak, że to goście, którzy do nas tutaj przyjadą, będą starali się bardzo mocno wywrzeć presję na naprzodzie, a naprzód bardzo, bardzo dobrze prezentuje się w meczach z wyżej notowanymi rywalami. I teraz nie spieszy się z autu Makowski do Magalskiego. Karol Makowski, Bartek Makowski, Magalski, fajnie krąży piłka, jest Olejnik, wysoko, tutaj jest Adaś Rejze. Pilnowany był przez Prusaczyka. Ale nie pozwala piłce opuścić boiska. Wycofanie do Tomka Grudzińskiego. Pokazuje, podnosi rękę Damian Magalski, że chce futbolówkę. I na szczęście dobrze ustawiony Gibas. Gdyby głową Damian skierował tą piłkę bardziej do boku, mógłby być w tarapatach. Ja jeszcze dodam dla formalności, że Szymon Hanzek strzelił swojego 3. gola w tym sezonie. A Dominik Lewandowski ma tych goli już 17. Solidny sezon w wykonaniu tego zawodnika. Rybacki.
Mocek do Kursa. Kurs ponownie do Rybackiego. Dobrze wymieniają teraz piłkę. Podlewski. Kurs. Podlewski do Prusaczyka. Teraz dobrze Wilkanowski zablokował Kursa. I informacja na czacie, że Unia aż 8-0 prowadzi z Warlubiem. Kokoladze. Dobrze, teraz Bartek Lejs. Na pewno Unici byli świadomi, jakim rezultatem zakończyło się spotkanie Polonii Bydgoszcz z Dąbrową Chełmińską i nie chcieli być gorsi od rywali, którzy ich gonią w tabeli. I solidna, czyli, solidna zaliczka bramkowa. Czyli Polonia dosłownie kilka godzin pocieszyła się z tego miejsca, z tego fotela lidera. Ponownie Unici wracają na pierwsze miejsce w tabeli. No i jeśli Rawys tutaj przegra, to sytuacja Polonii i Unii stanie się już naprawdę bardzo dobra. Jeszcze tylko będzie trzeba zobaczyć... Jutro pozobaczmy, jak tak, Olimpia i oczywiście Gielka jest dobry z Mustangiem. Też ciekawy mecz w kontekście jeszcze tej walki o awans. Mocek na lewo. Tu jest teraz Kokoladze. Nie ma za bardzo komu zagrać tej piłki. Wycofanie do Kursa. Jest Kokoladze. Teraz niebezpiecznie dośrodkowanie. I dobry teraz powrót Magalskiego. Wspomógł kolegów, bo było niebezpiecznie. Teraz ale jeszcze popatrzmy. Lewandowski. W kierunku Adama Rejze. Świetna piłka. Dojdzie do niej Adam. I mamy rzut karny. Bardzo dobrze zachował się tutaj Adaś Rejze. Bardzo ciężko zatrzymać go na nogach, a jeżeli już Adam się przewraca, to raczej zawsze jest nieprzepisowo powstrzymywany. Popatrzmy, jak do tego doszło. Ładnie, tak jak powiedziałeś, wypatrzył go Lewandowski. Dobry przerzut na prawą stronę. No i Mateusz Pryl, kapitan zespołu. Widzieliście Państwo, łapał Adama Rejze, także pan arbiter nie miał tutaj żadnych problemów, aby podjąć słuszną decyzję. No i przed szansą zdobycia 18 bramki w tym sezonie stanie Dominik Lewandowski. Broni to bramkarz. No Kacper Gibas górą wyszedł z tej próby. Szkoda, szkoda. Miał Dominik szansę na 18 bramkę, tak jak powiedziałem. No niezbyt dobre było to wykonanie, bardzo lekkie przede wszystkim. Nie ma czasu na powtórkę, lecimy już z akcją. W drugą stronę teraz Rybacki. Oj, trzeba uważać, czy zdąży, zdążył. Nie, teraz już piłka wyszła, zatem zobaczmy sobie na powtórkę tego rzutu karnego. Bardzo krótki rozbieg i troszkę chyba zabrakło siły. Wyczuł to świetnie Gibas. Do końca pozostał na linii, w końcowym momencie rzucił się w swoją prawą stronę. No i na swoją 18 bramkę Dominik będzie musiał jeszcze troszeczkę poczekać. Lewandowski, Grudziński, mamy teraz ruch przy naszej linii bocznej, widzę, że do wejścia przygotowuje się z numerem 4 Paweł Kwiatkowski, jest tam chyba również Klaudiusz Gołata, jeżeli dobrze widzę. Mocek. No mogłoby być już tutaj dużo bardziej komfortowo, gdyby wykorzystał Dominik tą bramkę. Byłoby 3-1 i spokojnie byśmy patrzyli na te ostatnie 12 minut spotkania. Teraz cały czas trzeba być ostrożnym.
Tylko jeden gol przewagi. Tomek Kurs wycofani do tyłu. Teraz wszyscy zawodnicy na przodu, na swojej połowie. Świetnie przejmuje piłkę Wilkanowski. Do Lewandowskiego. Dominik ruszy. I będzie kartka dla Piotra Nalewaja. Druga żółta kartka, czyli w konsekwencji czerwony kartonik dla piłkarza z Raciąża. Zatem naprzód od 80 minuty będzie grał w przewadze. No musiał, no, znaczy nie wiem, czy musiał, no ale tak Piotr wychodził, na lewej, tak, zdecydował się, na żeby... na korzystną pozycję Dominik Lewandowski, ewidentnie zaczepiony ręką, zawodnik teraz usiadł na trybunach, pewnie jeśli arbiter jest już tak drobiazgowy, jeśli to dojrzy, będzie prosił go, żeby ten jednak opuścił boisko, bo tak mówi przepis. A mamy tymczasem zmianę i widzimy, że schodzi nam z boiska Tomek Grudziński. Dziękujemy Tomkowi, bardzo dobry mecz. Przypomnijmy, asysta Tomka Grudzińskiego. Oraz Adam Rejze. I brawo dla Adama. Przypomnijmy, że Adam z kolei wywalczył rzut karny, którego niestety na bramkę nie zamienił Dominik Lewandowski. A na boisku pojawili nam się zapowiedzieni, tak jak powiedziałeś, Kwiatkowski oraz Goata. Ostatnie 10 minut gramy z przewagą jednego zawodnika. No a moje serce drży, bo sytuacja wiem, podobna co do tego, co było w Raciążu. Tam również naprzód prowadził, również grał z przewagą zawodnika. Wszystko skończyło się remisem. Zobaczymy, jak teraz będzie. Tak, Rawys, wiemy, że gra do końca. Mocek. Mocek do... Podlewskiego. Tak, Podlewski. Dobrze wrócił. Wilkanowski. Będzie rzut rożny dla Rawysa. Etatowy wykonawca rzutów rożnych, Tomek Kurs. Zobaczymy, jaki teraz wariant rozegrania wybierze. No i chyba będzie też zmiana w ekipie Rawysa, albo była, bo nie widzę. Ale chyba dopiero będzie, bo tam widzę, że z numerem 9 jest już prawie gotowy do wejścia Bartek Gromowski. Ponownie Tomek Kurs. Nie zabrał się z tą piłką Mocek. Jeśli Rawys przegra dzisiaj w Jabłonowie, to ja już to mówię z pełną odpowiedzialnością. Rawys w tym sezonie nie awansuje. Będzie miał już 11 punktów straty do drugiego miejsca. Ma tylko 4 kolejki do końca, zatem Rawys pozostanie na przyszły sezon w piątej lidze. Zatem ekipy na przodu i Rawysa będą się mierzyły ponownie w przyszłym sezonie najpewniej. Cały czas Kokoladze, bardzo długo utrzymywał się przy piłce. Jest tutaj teraz Klaudiusz Gołata. Klaudiusz zdziwiony, że arbiter nie użył gwizdka. Liczył na to, że będzie odgwizdany rzut wolny, ale no nie ma co liczyć na gwizdek arbitra. Trzeba grać. Zdecydowanie w osłabieniu, jakby Rawys coraz szybciej rozgrywał tą piłkę. I nie doszedł nam tutaj do piłki z numerem 4 Wiśniewski. I będziemy mieli zmianę. Boisko tak. Chyba opuści kapitan Rawysa, czy też nie? Nie. Nie on. Zapowiadany Bartek Gromowski i... A Wiśniewski tak jest, zszedł, z numerem tak. 4 Wiśniewskiego już... W tym meczu nie będziemy obserwowali.
ktoś sobie żartuje na czacie, żebyśmy uważali i że Sparta pokazała nam, jak się nie gra właśnie w przewadze. No rzeczywiście, Nikodem, ty chyba byłeś, tak, ty byłeś na tym meczu, tam Sparta złapała czerwoną kartkę i mimo wszystko chyba Elana tam sporo nastrzelała, tak? Szczególnie grając w osłabieniu. I teraz zobaczmy. Będzie okazja, nie dojdzie jednak do piłki Magalski. Od razu daleki wykop. Rybacki do Mocka. Dobrze. Krótko przy nim Makowski. Teraz uwaga, Rybacki. Jest już asekuracja ze strony Hanska. Sporo czarnych koszulek się wróciło w pole karne. Jest Tomek Kurs. Uderzenie zablokowane, ale cały czas w natarciu Rawys. Podlewski. Opanował tą trudną futbolówkę i Bartek Wilkanowski. Rzut rożny dla Rawysa. Według arbitra to Bartek jako ostatni dotknął piłki, zatem korner dla gości. Tomek Kurs, mocno bita piłka. Świetnie wybija Makowski. Gromowski w pojedynku z Magalskim. Teraz kapitan Pril. Nie miał gdzie, więc najbezpieczniej było zagrać do tyłu, do bramkarza. Tutaj Gibas. Kokoladze, zgranie do Mocka. Dobrze, Hanzek. Magalski. No, sporo zawodników Rawysa teraz przesuwa się do przodu, angażuje się. Na pewno stworzy nam to, myślę, że okazję do jakiejś kontry. Tak, widać, że tym bardzo bardziej chyba jeden na jeden grają z tyłu, z przodu. Jest tam Makowski, jest tam Gołata. A ja czytam, że mamy już dwucyfrówkę w Wąbrzeźnie, a nawet jeszcze więcej, bo to znaczy... Tak, Unia 11-0, Państwo piszecie. Teraz doczytuję. Jestem ciekaw, kto tam sobie postrzelał. Nie mamy teraz czasu, aby spojrzeć, bo dzieje nam się tutaj trochę. Mamy 4 minuty do zakończenia spotkania. 2-1 dla naprzodu. Podziękujmy może partnerom jeszcze naszej telewizji szybko przed zakończeniem tego spotkania. Dziękujemy firmie Greenpack, producentowi obiektów z drewna, wiaty garażowe, garaże z drewna, altany, domki letniskowe, domki narzędziowe. Dziękujemy firmie Smart Eco, dostawcy fotowoltaiki oraz pomp ciepła oraz dziękujemy barowi z klasą mobilnym, barmanom na wesela i podziękowania również w stronę firmy USM z Czernikowa. Firmie zajmującej się obróbką blach, gięcie blach, cięcie blach. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Rawys dosyć trudnych przeciwników jeszcze ma. Gra jeszcze ze Stalą, z GLKS-em. Z takich łatwiejszych tylko Promień i potem jeszcze Unia. I ależ teraz naprzód był bliski podwyższenia prowadzenia, jęk zawodu na trybunach. Mógł chyba kropkę na i postawić tam Bartek Makowski. Spójrzmy sobie na powtórkę tej sytuacji. Ładnie prawą stroną Olejnik, dogranie. No tak. Zabrakło wykończenia, cały czas 2-1 w Jabłonowie. Prusaczyk. Do środka przerywa to Makowski. Dobry mecz Karola Makowskiego. Dużo przejęć, bardzo dużo przejęć właśnie Karola.
Ja przypominam o jutrzejszej transmisji, ale teraz próba z dystansu. Próbował Bartek Makowski, piłka około metra pewnie przyleciała nad bramką. Spójrzmy sobie, jak mamy powtórkę. Tak, uda nam się to jeszcze raz zobaczyć. Dobrze zobaczył Bartek, że Kacper Gibas wyszedł kilka metrów przed bramkę i zabrakło celności. A ja zapraszam Państwa na jutrzejszą transmisję. Przypominam, od godziny 14 nadajemy z Grudziądza. Olimpia Grudziądz, druga Olimpia Grudziądz rezerwy, zagrają z Wiktorią Czernikową. Zatem na pewno kibice z Wąbrzeźna oraz Bydgoszczy będą się przyglądać, czy drużynie z Czernikowa uda się urwać punkt faworytom z Grudziądza. A my będziemy grali dłużej, jeszcze całe 4 minuty. No to już ostatni raz poproszę Państwa o zrzutkę dla naszych ekip, zrzutkę na wyjazdy. Na czacie u góry jest przypięty link, gdzie możecie Państwo wejść na serwis Tipli i wrzucić nam dyszkę, dwie, kto ile może na nasze wyjazdy. Dziękujemy tym, którzy już coś tam nam dzisiaj również wpłacili i będziemy wdzięczni, jeśli ktoś jeszcze nas wesprze. Także zapraszamy na Tipli, tam można blikiem, przelewem czy też kartą wesprzeć Naprzód TV, abyśmy mogli ruszyć za tydzień znowu w trasę i przygotować dla Państwa kilka ciekawych transmisji. Tymczasem będziemy mieli rzut rożny. Próbował uderzać Mateusz Olejnik. Jego strzał zablokował jeden z obrońców i teraz Paweł Kwiatkowski ze swojej lepszej lewej nogi. Ale bardzo podobny rzut rożny obserwowaliśmy wcześniej, ale w wykonaniu Dominika, czyli znowu nikt nie atakuje tej piłki w środkowej części pola karnego. No i liczymy, że zawodnicy w czarnych koszulkach zachowają czujność, wytrzymają, dowiozą ten dobry rezultat do końca. Kokoladze. Podlewski do środka. Jeszcze tam Podlewski. Znalazł się Klaudiusz Gołata. Pozwolił Podlewski opuścić piłce plac gry. Zacznie Rawys od autu. Spieszy się teraz Prusaczyk. Mamy jeszcze około 2 minut do końca tego spotkania. Lewandowski do Makowskiego. Tutaj odgwizdane przewinienie Mocka. I spokojnie, powoli nasz kapitan. Daleko Bartek Lejs. Makowski. Bartek Makowski do Olejnika. Lewandowski. Kwiatkowski próbował w kierunku zagrać Mateusza Olejnika. Nie zrozumieli się jednak zawodnicy na przodu. Ale teraz strata Pawła Kwiatkowskiego. Długa piłka. Jest Wilkanowski. Oj, będzie teraz gol samobójczy. No i niestety. I żeśmy to wykrakali. Doliczony czas gry, 93. minuta, no po prostu ręce nam opadają, tutaj nie wiemy z Michałem nawet jak to Państwu skomentować. Dlatego niech Państwo sami popatrzą. No popatrzcie może Państwo na to rzeczywiście bez komentarza, zaczęło się tylko wszystko. Mamy stratę, od straty Pawła. Chyba błąd w komunikacji, mógł Bartek nie krzyknąć do swojego imiennika, drugiego Bartka. Widzę, że leży tam jeszcze załamany Makowski. No i niestety w bardzo głupi sposób wymyka nam się. Pierwsza bramka samobójcza na przodu w tym sezonie. No i niestety bramka, która odbierze nam komplet punktów zapewne, kilka sekund do końca. No zobaczmy jeszcze, może ostatnia akcja, może uda się na przodowi Olejnik. Olejnik i wybija Prusaczyk.
I koniec spotkania. Niestety, proszę Państwa, nie udało nam się dowieść tego rezultatu tak samo, jak było na jesieni. Wtedy to prowadziliśmy z Rawysem 3-1. Mieliśmy przewagę zawodnika, skończyło się 3-3, a dzisiaj prowadziliśmy 2-1, nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, graliśmy z przewagą zawodnika i straciliśmy gola w najgorszy możliwy sposób, czyli po bramce samobójczej, dosłownie w ostatniej minucie spotkania. Zatem naprzód Rawys, tylko 2-2, wielki niedosyt kibiców, wielki niedosyt również zawodników, widzimy załamani leżą na płycie boiska, no ale no, głowy do góry tak naprawdę. Ten rezultat, nic się na przodowi strasznego nie dzieje dalej w środku tabeli, tylko oczywiście szkoda, bo zostawili zawodnicy wiele zdrowia na tutaj na boisku. Liczyli, że pójdziemy tu zaraz grillować, bo będziemy rozpalać za chwilę grilla przy klubie w dobrych nastrojach, a tu niestety trochę nam się te nastroje zepsuły. No Michał, niestety naprzód chyba, no lepszy naprzód, był dzisiaj. Naprzód chyba był lepszy. Ja się cieszę, że Państwo, nasza kamera nie jest skierowana na Was, bo cieszę się, że Państwo mojej miny w tym momencie nie widzą, bo troszeczkę mnie to załamało. Tak jak wspominałeś, ten rezultat nie zmienia zbytnio sytuacji na przodu. Może jeszcze tam Rawys się cieszy, ale mimo wszystko chyba ten jeden punkt sprawia, że Rawys przestaje się już liczyć w walce o awans. Szkoda, bo to jest chyba kolejny mecz, gdzie w końcówce tracimy takie bramki i te trzy punkty nam się wymykają. Na pewno będzie trzeba wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Być może będzie to cenna lekcja. No i cóż, proszę Państwa, jeszcze raz zapraszamy jutro na godzinę 14, gdzie transmitujemy spotkanie Olimpii 2 Grudziądz z Wiktorią Czernikowo. I od razu może zaprośmy też już na środę. W środę nasza ekipa wybierze się do Gdańska, gdzie pokażemy spotkanie trzeciej ligi. Wicelidera Gdynia podejmie bydgoskiego Zawisze, czyli też dwa zespoły z top 5. Zapowiada się wysoki poziom tego meczu, wiele emocji. Środa, godzina 17. Bądźcie Państwo z nami. Dzisiaj już dziękujemy za trzy transmisje. Jeszcze tylko krótko podsumuję. Byliśmy o godzinie 11. w Bydgoszczy, gdzie pokazaliśmy, jak Polonia rozprawiła się aż 6-1 z Dąbrową. O godzinie 15 nasi koledzy pokazali Państwu spotkanie w Brodnicy, gdzie Sparta uległa wysoko 0-5 Elanie Toruń. A teraz w Jabłonowie oglądaliśmy mecz no, z niestety bez happy endu dla kibiców na przodu. Tylko 2-2, mówimy tylko, bo z obrazu gry powinien tutaj naprzód dzisiaj zainkasować komplet punktów, zatem dzisiaj te trzy transmisje przeprowadziliśmy, za które bardzo dziękujemy. Pracowaliśmy w następującym składzie. Za mikrofonem Michał Wróblewski, Przemek Obijalski, wcześniej w Zbrodnicy za mikrofonem Michał Szumotalski. Realizatorem transmisji był Nikodem Leszczyński. Za kamerą dzisiaj pracowali najpierw w Bydgoszczy Mateusz Schodowski, teraz Karol Witkowski. Także dziękuję moim kolegom za dzisiejszy dzień, za współpracę. Państwu dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia jutro.